Moi drodzy, zaprosiliśmy Was na spotkanie dotyczące Waszej zawodowej przyszłości. Fajnie, że takie zaproszenie przyjęliście. Pewnie jakoś specjalnie musimy Was przekonywać, że każdy Wasz edukacyjny wybór ma swoje zawodowe konsekwencje. Chcemy tym spotkaniem zwrócić Waszą uwagę na to, jak ważne jest, żeby te wybory były świadome i odpowiedzialne. A naszym przewodnikiem po tym temacie będzie nasz gość, pan Wojciech Syrocki, przedsiębiorca, edukator, twórca zajęć edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem programowalnych klocków Lego, wiceprezes firmy RoboCamp i fundacji Fabryka Talentów. Czyli człowiek, który odniósł swój zawodowy sukces i którym chce się z Wami dzisiaj trochę podzielić. Czy ktoś się zdarzył, kto przykleił to samo w trzech miejscach? Że najbardziej lubi, potrafi to i to się opłaca. Klucz tej prezentacji to jest to, i tego po co ja tutaj przyjechałem, żeby zwiększyć Wam szansę na to, żebyście znaleźli się w tym miejscu, tak? Czyli, że to, co lubicie, będziecie w tym dobrzy i będziecie to opłacać. Jak myślicie, ile osób mi się zgłosiło do pracy, jak szukałem asystentki zarządu? Strzelam. 700. Dlaczego tak jest? Dlatego, że większość osób nie zastanawia się nad tym, co lubią, co potrafią i czym opłaca się być. Zaczynają się nad tym zastanawiać dopiero w wieku 25 lat, kiedy kończą studia, albo chwileczkę wcześniej, tak? Większość osób też na studia idzie sobie jakoś tak totalnie bez odczapy. A, pójdę sobie, zrobię wyższe wykształcenie, będzie fajne, postudiuję sobie. I lądują na kierunkach studiów, które nie do końca są przyszłościowe, tak? Czyli różnego rodzaju logię, politologię, socjologię, lingwistyki, różnego rodzaju iberystyki, tak? Albo inne administracje, zarządzanie i marketing. I takich ludzi są dziesiątki tysięcy, tak? I oni tak naprawdę nic nie potrafią, tak? Oni nadają się tylko i wyłącznie do tych prostych prac biurowych na początek, dlatego że oni muszą się czegoś nauczyć, żeby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie. A przez to, że ich jest tak strasznie dużo, szanse na to, że taką pracę dostaną na początku są bardzo, bardzo, bardzo niewielkie. Dlatego, że jak ja dostałem te 700 CV, to przecież ja ich nie przeczytałem, tak? Ja przeczytałem 50 i to nawet nie ja, tak? Tylko recepcjonistka, tak? Albo w najlepszym przypadku któraś z dziewczyn, która u nas się zajmuje administracją. Ona przeczytała 50, z czego umówiła się z pierwszą piątką, która jej się w miarę spodobała, tak? Jak w pierwszej piątce nie było kogoś ogarniętego, to wzięła kogoś z drugiej piątki. Koniec. Nawet nie odpisaliśmy od tych ludzi, tak, że dziękujemy za nadesłanie CV, bo to bez sensu, tak, bo 700 takich maili to też czasu zajmuje, tak. No i potem krążą legendy, że to pracy to tylko po znajomości, że w ogóle tak strasznie trudno i w ogóle masakra, tak. I pewnie, że trudno, jak się idzie na asystentkę, to jest masakra, a jak się idzie na grafika, albo na informatyka, albo na elektronika, programistę, tak, no to tam się można dostać, tak, tam jest łatwo znaleźć pracę. U mnie w kuchni, w biurowcu, wisi sobie ogłoszenie, powiesili je tam 2-3 dni temu. Przyjmę programistę tam w Pythonie ze znajomością baz danych, 8000 netto. I teraz tak, co wy się sobie tutaj zapisaliście? Ktoś lubi majsterkować, świetnie, tak? To jest w ogóle rewelacja, tak? Ktoś lubi podróżować, majsterkowania mamy więcej. Ktoś lubi leżeć, pomagać, bawić się, spotykać z znajomymi, rysować, rządzić. Ktoś lubi rządzić. A kto lubi rządzić? Ręka na górę. Ktoś się przyzna? Bardzo ładnie. A jak rządzisz? No nie wiem, już nie lubię. Jakiś gospodarz klasy ci się przydarzył w życiu albo coś takiego? No tak. Świetnie. To jest konkretna umiejętność. Zarządzanie ludźmi to jest bardzo konkretna umiejętność. Wiem, że w szkole i w liceach to wygląda w ten sposób. No ty idź, tak, tego gospodarza, tak? To jest głupota, tak? Bo ona się czegoś uczy, czego wy się w ogóle nie uczycie. Tak? Ona będzie miała konkretną umiejętność. To potraficie. Rękować, malować, śpiewać, piec. Poprawić humor, to jest świetne, tak? Chociaż na stand-upowców się robi trochę mały rynek. Tak, gotować makaron. I teraz tak, co się opłaca? Być grafikiem komputerowym, to już powiedziałem, to się opłaca, tak? Chociaż ciężko się przebić, ale jak ktoś jest dobry i się przebije, to da radę. Być przy kasie, ale to nie zostać.
artystą szczerym. Czy opłaca się być artystą? Cholera, ja znam strasznie dużo wolnych artystów. Pamiętajcie, że obrazek, który pokazują media, to jest obrazek taki który nie do końca tak wygląda. Ja ze znajomą moją byłem ostatnio na festiwalu w Gdyni, bo ona dostała tam nagrodę. I hotel, w którym ich zakwaterowano, to po prostu Jezus Maria, masakra i wstyd. Tak? Ale na czerwonym dywanie wszystko wyglądało pięknie. Tak? Parę lat temu zacząłem uczyć dzieci w wieku lat 6 programowania przy pomocy klocków Lego. Ja piszę podręczniki, jak uczyć. Tak? I te podręczniki sprzedaję nauczycielom na całym świecie. To nie jest tak, że jestem jakoś super wybitny. Tak? To nie jest, że jestem jakimś niesamowitym mózgiem. Ja po prostu robię to, to mi się podoba, ja to lubię. Tak? Ja to robię tak długo, że mam takie doświadczenie, którego nie ma praktycznie nikt na świecie, albo prawie nikt na świecie. Takich ludzi jest bardzo, bardzo mało. I większość ja znam. Tak? Bo się w taki czy inny sposób poznać. A dlaczego akurat Lego? Dlatego, że jak Lego, z tego powodu, że jak ja na początku się spotkałem z czymś takim, że ja nauczę 6-latka programowania, tak? To nie, no niemożliwe, to jest zbyt trudne, tak? Bo programowanie brzmi, że to jest trudne. Więc dla 6-latka to brzmi niewiarygodnie, że ja nauczę 6-latka programować. Ale jak powiem, że z wykorzystaniem klocków Lego, to lęk znika. Tak? Obawa, że to jest trudne. No przecież każdy się umie bawić klockami, tak? Pierwsze, zarządzać ludźmi. HR, Human Resources. Co jeszcze? Czym jeszcze trzeba zarządzać? Pieniędzy. Bardzo ładnie. Pieniądze. Zarządzanie pieniędzmi. Czym jeszcze? Czasem. Od czego się zaczyna biznes? Pomysłu. Jest jakaś wiedza. O rynku. Ja bym powiedział bardziej o rynku, bo rynek pracy jest takim jakimś elementem, tak? Ale to jest wiedza o rynku, to się nazywa marketing. To jest prawo. I podatki. Coś tam się przydaje. Zmuszać to jest charyzma, tak? Dlatego, że trzeba umieć innych ludzi namówić do swoich pomysłów, tak? Nie można im rozkazać. I to niezależnie, czy to są... Pierwsze, najpierw trzeba zdobyć na przykład inwestora. Jak myślicie, są takie konkursy, gdzie się szuka, znajduje inwestora, tak? Siedzą sobie na scenie, siedzi sobie kilku bardzo bogatych gości, no i chcą w ciebie zainwestować, tak? I się idziesz na scenę i przedstawiasz im swój pomysł. Często w ogóle bez żadnej prezentacji, bez PowerPointa. Jak myślicie, ile czasu ma taki człowiek, żeby przedstawić swój pomysł przed takim gremium? 60 sekund. Brałem udział w takim konkursie, gdzie było 60 sekund. Was w szkole nauczył się języków. Ręka do góry. Raz, dwa, trzy. Czy zarządzać pieniędzmi? Ty mówisz, że ten zakres podatków. Kto z was płaci podatki? To właśnie znaczy, że nie znacie się na podatkach, ponieważ wszyscy płacicie. Tak? Wszyscy. W każdym produkcie, który kupujecie, jest podatek VAT. 22 osoby. Czyli zdaliśmy maturę z wiedzy ogólnej, z języków i z charyzmy. A reszta dobra. Tak? I smutna prawda jest taka, że żeby osiągnąć sukces, trzeba te współczynniki sobie wymaksić. Tak? Wszędzie potrzebne są języki, wszędzie potrzebne jest zarządzanie ludźmi, zarządzanie pieniędzmi. Pieniądze się przydaje we wszystkim. Pomysłowość to nie jest tak, że ja miałem jeden dobry pomysł, tak? I dzięki temu coś tam mi się udaje. Ja muszę mieć co najmniej jeden pomysł tygodniowo, a najlepiej 5 pomysłów tygodniowo, z czego 4 złe. Tak? Ale jest spróbować. Wdrożyć, przetestować, tak? W jednym coś wyjdzie, tak? To jest bardzo potrzebne cecha. Nie macie żadnego fachu w rękach, tak? Jeszcze, bo jesteście liceum, tak? Ale studia uczą właśnie wiedzy fachowej. Bo nawet jak pójdziecie na marketing, to jest wasz fach. Na prawo to jest wasz fach. Na medycynę to wasz fach, tak? Na mechanikę, na fryzjera, tak? To jest wasza wiedza fachowa, tak? Tylko tego uczą studia. I sobie to poprawić. Organizacje pozarządowe to jest najlepszy sposób na zdobycie doświadczenia. To bardzo cennego doświadczenia w bardzo młodym wieku. Tak? Ja wam podam przykład. Weźmy sobie zarządzanie ludźmi. Jak myślicie, po ilu latach pracy, jak człowiek idzie sobie do pracy, dostaje możliwość zarządzania zespołem 10-osobowym. Średnio. Po ilu latach? Bardzo pesymistyczna, ale... Ale
To już jest prawdopodobne, tak? Po 7 latach dostajemy zespół 10-osobowy do zarządzania, tak? Ile mamy wtedy lat? Zakładając, że skończycie sobie grzecznie studia w wieku 25 lat, to ile mamy wtedy lat? 32, 33, tak? Czy jesteśmy starzy, tak? I uczymy się w tym momencie zarządzać ludźmi w praktyce. A jak myślicie, po jakim czasie w NGO-sie, czyli w organizacji pozarządowej, można dostać zespół 10-osobowy, którym możemy zarządzać? To po 3 miesiącach. Tak? Dlatego, że fundacja działa troszeczkę innymi regułami. Tam się pracuje za darmo, odpowiedzialność jest troszeczkę mniejsza, zawsze brakuje ludzi, więc tych, którzy mają łeb na karku, się od razu wrzuca na jakieś takie stanowiska, którym trzeba czymś zarządzać. Daje się im tych zupełnie nowych, którzy dopiero przyszli z ulicy, którzy nic nie potrafią, nawet jak się kseruje. Tak? I bardzo szybko możemy uzyskać team, który będzie liczył 10-osobowy i się okazało, że ja tutaj pół roku temu się otworzyłem drzwi i już zarządzam projektem, w którym jest 7-8 osób, bo nie tak zrobiłem. Ja zanim poszedłem do biznesu i założyłem własną firmę, najpierw poszedłem do fundacji polsko-niemieckiej, gdzie organizowałem wyjazdy zagraniczne, założyłem koło naukowe, potem założyłem organizację studencką międzynarodową, właśnie polski oddział międzynarodowej organizacji studenckiej na swojej uczelni, a potem założyłem fundację. I to trwało jakieś 4-5 lat. Ja w ten sposób zdobyłem wszystkie umiejętności, które mi potem były potrzebne w prowadzeniu biznesu. Ja sobie to po prostu wymaksowałem. Tak? Do tego, żeby sukces osiągnąć, takie grube rzeczy, powiedzmy. Pierwsza rzecz to jest doświadczenie. Experience. Jak zdobyć? Mówiłem, wolontariaty przede wszystkim. Tak? Studia zagraniczne. Tak, pomysł. A co do wiedzy, to uczcie się języków i matematyki. Friends, family and fools. Tak? Skąd to jest pierwsze nasze źródło pieniędzy? Dotacje, generalnie Unia Europejska. Tak? Też jest. Kredytów. Tak? Z dwóch powodów. Po pierwsze są bardzo, bardzo drogie. Po drugie was wiążą. Jak weźmiecie sobie kredyt studencki i potem stwierdzicie, że ten kierunek studiów jest jednak do dupy i chcecie zmienić? Nie. To trzeba oddać kasę. Tak? Bardzo, bardzo trudno, tak? Bardzo trudno się z tego wyplątać. Kredyty są w ogóle bardzo wiążące, tak? A to, czego wy potrzebujecie na początku, to jest swoboda, tak? Więc kredytów nie bierzcie. Bardzo podobnie jest friends, family and fools, tak? Jak macie głupca, który chce wam dać pieniądze, to jest najlepszy układ, tak? Bierzcie. Tylko, że problem polega na tym, że głupców, którzy dają pieniądze, jest bardzo mało, dlatego, że głupcy ich nie mają. Friends and family, tak? Z przyjaciółmi jest tak, że no możemy ich stracić, to jest w ogóle dupa. Rodziny nie stracimy, jak dostaniemy od nich nie kasę, ale pamiętajcie o tym, że pakujecie na siebie też kotwicę. Nie wiem, jakie macie relacje z rodzicami, ale one są zazwyczaj standardowe. Rodzice wysyłają na studia, płacą za studia i na przykład po roku studiów stwierdzacie, że kurde, to nie jest ten kierunek. Tak? Mamo, tato, fajna jest ta, nie wiem, psychologia, ale jednak stwierdziłam, że chcę zostać, nie wiem, żołnierzem. Tak? Tyle pieniędzy wydaliśmy na twoje studia, tak? Musisz skończyć. Skończ najpierw psychologię, a potem iść do armii, tak? Albo odwrotnie, tak? Albo jakoś tam. Rodzice mają taką tendencję, że będą starali się, żebyście byli konsekwentni, tak? Że jak zaczęliście jakieś studia, to należy je skończyć. A to jest. To nie jest dobry pomysł, tak? Bo jeżeli wy czujecie, że to nie są studia dla was, to najprawdopodobniej macie rację, tak? I warto zmienić, tak? Ale mam taką historię przyjaciółki, która robiła psychologię, potem jakąś taką pedagogikę specjalną, trafiła do poradni, pracowała rok w poradni, jakieś tam dla dzieci coś tam, bo rodzice dali jej na takie studia, dokładnie taka sama historia. I utrzymywali jej jeszcze mieszkanie, tak? Ona była trochę leniwa, więc trochę też było w tym jej winy, bo ona mogła tam niekoniecznie brać tutaj kasę od rodziców. Ale straciła jakieś 7 lat na to, żeby dojść z sobą samą do porozumienia, że ona naprawdę chciała zostać fryzjerką, tak? I po tych 7 latach poszła do policjalnej szkoły fryzjerskiej, zrobiła tą policjalną szkołę fryzjerską, a potem swoim facetem tak się złożyło, że wyjechali do Niemiec, bo on dostał pracę w Niemczech i otworzyła tam salon fryzjerski. Świetnie się powodzi, tak? Najważniejsze jest to,
żebyście nauczyli się brać pieniądze, które są dostępne dla was, tak? Czyli Unia Europejska, różnego rodzaju dotacje, stypendia, staże, darmowe kursy, darmowe studia, wyjazdy zagraniczne, tak? To wszystko jest dla was. I Unia Europejska w ogóle działa w taki sposób, że bierze od wszystkich, bo wszyscy płacicie podatki na Unię Europejską, ale daje tylko tym, którzy sięgają, tak? Sami nie dostaniecie z Unii nic, musicie się sięgnąć po to, tak? To wy musicie się zdecydować na to, że idziecie na studia zagraniczne, tak? I postarać się o stypendium. To wy musicie się postarać, żeby się dostać na bezpłatny staż czy bezpłatne szkolenie, tak? To wy musicie się postarać na to, żeby dostać dotację. Ona sama do was nie przyjdzie. A bierzcie, bo się da. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Ja z Unii Europejskiej wyciągnąłem 5 milionów złotych. A wcale nie jestem ogólny. Tak? To jest dobre źródło na poszukiwanie pomysłów. Oczywiście, że tak. Ale należy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. I ludzie, i internet kłamią. Tak? I pokazują nam obrazek, który chcą nam pokazać, a nie taki, jaki jest w rzeczywistości. Więc każdą informację znalezioną w internecie albo usłyszaną od kogoś trzeba zweryfikować z innymi osobami. Najlepiej face to face, dlatego że oczywiście człowiek... W internecie jest w ogóle bardzo łatwo kłamić. Wszyscy kłamią w internecie, tak? Wszyscy macie profile z Facebooka i to wszyscy kłamiecie, tak? Natomiast oszukać człowieka twarzą w twarz jest znacznie trudniej, szczególnie, że możemy zweryfikować te informacje. Bo możemy się komuś, na przykład mamy jakąś pasję i interesujemy się garncarstwem, tak? To jest nasze najlepsze hobby, tak? Na życie. Chcemy kręcić garnki, tak? I poznajemy, i co robimy? Jedziemy sobie na zlot garncarzy, tak? Na targi garncarzy, tak? Największe światowe targi garncarzy, tak? Spotykamy tam garncarza i się go pytamy, słuchaj, czy to jest świetny pomysł na życie? On mówi, że to jest najlepszy pomysł na życie, jaki może być, on zarabia miliony, tak? I to jest prawdopodobne, że on nam tak powie, bo przecież nie powie, że Jezus Maria, zmarnowałem życie w cyganach, tak? Nie rób tego, tak? Natomiast możemy mu się przeglądnąć, tak? Możemy spytać się innego garncarza, tak? Możemy sprawdzić też, w jaki sposób on funkcjonuje, tak? Bo jeżeli on po 2-3 latach będzie dokładnie w tym samym miejscu, czyli będzie miał ten sam samochód, to samo mieszkanie, będzie jeździł do tego samego Egiptu, to najprawdopodobniej mu się to życie nie rozwija tak cudownie, tak? On coś tam kręci, tak? Jak będzie, przyjedzie nowym samochodem, nową limuzyną i z nową żoną, tak? To znaczy, że fajnie, tak? Że coś się dzieje, ale jeżeli będzie cały czas w tym samym miejscu, to znaczy, że coś jest na rzeczy, że w 2020 roku i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych będzie brakowało po milionie inżynierów. Niedobór inżynierów będzie 2 miliony na tych dwóch kontynentach, tak? Więc będzie można już wybierać pomiędzy tym, czy nie, wy macie słabego food managera, tak? Oni mają lepszego, tak? Mają w ogóle, ci mają 18 gatunków mleka, a ci mają 37, to ja idę tam, tak? Takie będą warunki, bo tak się ta gospodarka rozwija. To jak wygląda trend na polskich uczelniach, jeżeli chodzi o chętnych na studiach informatycznych? Czy ich przybywa, czy nie zmienia, czy ilość ich spada? Tak? Trend wygląda w taki sposób, że ilość studentów na studiach informatycznych systematycznie spada. Ja muszę informatykowi płacić w tej chwili 8-10 tysięcy miesięcznie. I będę płacił, ja to wiem, że będę płacił, tak? Przez następne 10 lat.